Hej, cześć, siemanko. Dzisiaj pokażę Wam, jak skasować inspekcję olejową w Mazdzie Trójce. To jest model 2013 BM, ale to tak samo dotyczy modeli CX-3, CX-5, Mazdy 6. Tam roczniki bodajże od 2012 wzwyż. O ile mają ten system, ten infotainment, taki jak widać na załączonym obrazku. No dobrze, więc przejdźmy do rzeczy. Będąc w menu głównym, wchodzimy, przesuwamy się całkowicie w lewo, wchodzimy w aplikację. Następnie z tych trzech opcji wybieramy sobie obsługę okresową. I tak jak widać, mamy do wyboru przegląd okresowy, rotację kół i wymianę oleju. Nas interesuje wymiana oleju, więc klikamy w wymianę oleju. Następnie tak, w ogóle powiadomienia o wymianie oleju możemy sobie wyłączyć, jeżeli po prostu nie chcemy takiej informacji mieć, lub możemy sobie ją włączyć, co ja polecam. Warto wymieniać olej co roku w każdym samochodzie. Jeżeli korzystacie z samochodu na przykład na torze, to wiadomo, że warto robić to częściej. Dobrze, u mnie zostało 3,5 tysiąca km do wykonania następnej wymiany oleju, także ja tego na razie nie będę resetował, ale po prostu klikamy na resetuj, potem wyskakuje informacja, czy chcemy to potwierdzić, także potwierdzamy i ten przebieg zostaje skasowany do kolejnej wymiany oleju i wiemy, ile nam tych kilometrów pozostało, tak? No więc teraz już wiesz, jak skasować inspekcję olejową w swojej Mazdzie. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że film się spodobał, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!